Szanowni Państwo, witamy Was bardzo serdecznie u nas w Starostwie Powiatowym w Płocku. Dzisiejsze spotkanie ma szczególny wymiar. Jest u nas wiceminister rolnictwa, pan Adam Nowak. Witam bardzo serdecznie. Jest również prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz. Witam. Witamy. Są również przedstawiciele rolników. I tak się składa, kochani, że powiat płocki jest powiatem typowo rolniczym, gdzie większość społeczeństwa właśnie związana jest z rolnictwem i obecna sytuacja w rolnictwie nie jest łatwa. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. My jako samorząd powiatowy zawsze wspólnie z Izbą Rolniczą działaliśmy w wielu trudnych sytuacjach i tak było w poprzednim roku naprawdę wielokrotnie, czy to były kwestie kosztów produkcji, czy też zalewu produktów z Ukrainy, czy kwestie związane z kalafiorami, czy innymi uprawami, zawsze wspólnie z Izbą Rolniczą walczyliśmy o te ważne sprawy rolnicze i dzisiaj są kwestie, które po raz kolejny niepokoją rolników, a może niepokoją to jest słowo zbyt lekkie, bo tak naprawdę obecna sytuacja w rolnictwie, z tych wszystkich informacji, jakie do nas docierają, można powiedzieć, że jest bardzo trudna i nigdy tak źle nie było. Rolnicy planują w najbliższym czasie przeprowadzić serię protestów. Są to protesty, do których dochodzi tak naprawdę na terenie całej Unii Europejskiej i u nas w powiecie płockim też. Lada dzień takie protesty będą. Dzisiaj przybyli do nas na spotkanie, gdzie poruszyliśmy wiele kwestii, wiele problemów dotyczących rolnictwa i myślę, że musimy o tym jasno mówić i pewne rzeczy wyartykułować, że rolnicy będą apelować i będą walczyć o to, aby zmienić pewne zasady wspólnej polityki rolnej i tak zwanego Europejskiego Zielonego Ładu, aby zmienić system dopłat oparty na ekoschematach, jak również w pewien sposób usankcjonować kwestię tego napływu czy też zalewu produktów z terenu Ukrainy, które docierają do nas, a to negatywnie wpływa na tą działalność, jaką prowadzą rolnicy. Szanowni Państwo, tyle słowem wstępu. Ja poprosiłbym teraz o zabranie głosu naszych gości, następnie przedstawicieli rolników, po to, aby przedstawić tą sytuację, jak to wygląda faktycznie w chwili obecnej. Poproszę o zabranie głosu naszego gościa, wiceministra rolnictwa Adama Nowaka. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu Ministerstwa Rolnictwa, pana ministra Czesława Siekierskiego dziękuję panu staroście Sylwestrowi Zienkiewiczowi za zorganizowanie dzisiejszego spotkania w dobrej współpracy z panem Wiktorem Szmulewiczem, prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczej, rolnikiem z gminy Mała Wieś, tutaj z powiatu płockiego, więc dziękujemy za to zaproszenie. Dziękuję za to zaproszenie, panie ministrze. Sytuacja w rolnictwie, tak jak wskazał przed chwilą pan starosta, faktycznie jest trudna, jest złożona, ale najgorsze dla nas są te kwestie związane z perspektywą na najbliższe miesiące. Dlatego pan minister Czesław Siekierski jest aktywny na tym polu europejskim, bo to tam jest rozstrzygana większość spraw i podejmowana większość decyzji dotycząca relacji handlowych z Ukrainą, dotyczące kształtu wspólnej polityki rolnej, również tej po roku 2027, związanej chociażby z tymi wyzwaniami klimatyczno-środowiskowymi i pakietami w tym zakresie. Ale do głównych zadań, do głównych wyzwań, które stawiamy sobie w resorcie rolnictwa i rozwoju wsi, należy przede wszystkim ustabilizowanie sytuacji na rynkach rolnych, bo ta niepewność, te wahania zarówno po stronie cen sprzedaży płodów rolnych, owoców, warzyw, zbóż, produkcji zwierzęcej, jak i również po stronie niepewności, jeśli mówimy o cenach środków produkcji, są głównym problemem dla rolników, dla producentów rolnych, ale również dla przetwórców i dla całego sektora. Faktycznie unormowanie relacji handlowych z Ukrainą jest dzisiaj naszym priorytetem. Zajmiliśmy się tymi tematami już od pierwszych dni, już od 13 grudnia, zaraz po powołaniu do życia nowego rządu. Odbyliśmy szereg spotkań, rozmów zarówno z politykami europejskimi, z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Dombrovskisem, który odpowiada za te kwestie handlu, ale również z ministrem rolnictwa Ukrainy, tak żeby znaleźć rozwiązanie problemów, tak żeby znaleźć dobre rozwiązanie na unormowanie tych relacji handlowych. I przede wszystkim zależy nam na tym, żeby krytyczna sytuacja, która pojawiła się w ubiegłym roku na rynku zbóż,
nie rozlała się, nie pojawiła się w kolejnych sektorach polskiej gospodarki, w kolejnych branżach, chociażby w branży owocowo-warzywnej, w branży drobiu. Tutaj warto wskazać, że na północ od Płocka, częściowo na powiecie, na terenie powiatu płockiego, jest to istotna gałąź produkcji, ale również to, co w ostatnich tygodniach zauważamy częściowo na rynku cukru, czy też na rynku miodu. Więc to są te kluczowe wyzwania, z którymi mierzymy się w ostatnich dniach. Chcę podkreślić, że wszystkie działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wszystkich członków kierownictwa, są podejmowane w ciągłych konsultacjach z organizacjami rolniczymi, związkowymi, z samorządem rolniczym, czyli Krajową Radą Izb Rolniczych na czele, bo ustabilizowanie tej sytuacji to nasza wspólna sprawa. To racja stanu zarówno dla Ministerstwa Rolnictwa, dla polskiego rządu z panem premierem Donaldem Tuskiem, ale również dla rolników, przetwórców i co ważne, również dla konsumentów, bo to właśnie polscy rolnicy są gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego Polski, zarówno w układzie jakościowym, jak i ilościowym. Pokazała to pandemia koronawirusa, gdzie duża część krajów europejskich, czy chociażby już poza Unią Europejską, Wielka Brytania, borykały się z dużymi problemami z dostawami żywności. W Polsce dzięki dobrej pracy, dobremu rozwojowi tej współpracy pomiędzy rolnikami, przetwórcami, tego problemu nie było. Szanowni Państwo, naszym rozwiązaniem w tym zakresie jest chociażby, jeśli mówimy o tych relacjach z Ukrainą, licencjonowanie, prowadzenie podobnych rozwiązań, które wprowadzili Bułgarzy i Rumuni w zakresie importu tych produktów, tak żeby było to mierzalne, weryfikowalne, tak żeby zarówno ilość, jak i jakość produkcji importowanej z Ukrainy była mierzalna, bo warto zauważyć, że embargo, które obowiązuje częściowo, nie jest rozwiązaniem idealnym również dla wszystkich gałęzi polskiego rolnictwa, ponieważ wiąże się z pewnymi blokadami ze strony ukraińskiej, a jesteśmy również eksporterem żywności do Ukrainy. Dlatego szukamy takich rozwiązań za akceptacją Komisji Europejskiej, a właśnie ten system licencjonowania do nich się zalicza, które będą normowały tą sytuację. Kolejnym ważnym wyzwaniem po ustabilizowaniu sytuacji na rynkach rolnych jest uproszczenie procedur administracyjnych. Ostatni rok bardzo dobitnie to pokazał, że znaczną część czasu rolnicy zamiast na zatroszczenie się o produkcję, czy to roślinną, czy to zwierzęcą w swoich gospodarstwach, czy zatroszczenie się o rozwój swoich gospodarstw, czy różnego rodzaju pracę, musieli spędzić na wykonywanie czynności administracyjnych i urzędniczych. A najgorsze było w tym to, że szereg z tych zadań była powtarzana systematycznie, można było tego polskim rolnikom oszczędzić. Dodatkowo, poza tymi kwestiami administracyjnymi, temu uproszczeniu chcemy poddać ten system wnioskowania o ekoschematy. Obecnie wypracowany system pokazuje i liczba złożonych wniosków, że jest nim dużo do poprawy. W tym zakresie jesteśmy w konsultacji z zespołami eksperckimi, doradczymi, w skład których wchodzą przede wszystkim rolnicy, praktycy, którzy te procedury muszą realizować, którzy je na co dzień wdrażają. Więc szanowni Państwo, chcę też podkreślić jedną rzecz, to jest ważne w tej dyskusji politycznej. Sprawy polskiego rolnictwa są przez nas aktywnie podnoszone na arenie krajowej, na arenie europejskiej i międzynarodowej. W odróżnieniu od naszych poprzedników, którzy niektóre z działań, niektóre z narzędzi komunikacji czy platform koordynacyjnych w Unii Europejskiej pomijali, nie brali w nich udziału. Mamy tutaj pełne wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z panem ministrem Radosławem Sikorskim na czele, ambasadora Polski, stałego przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej, pana Piotra Serafina i również na posiedzeniach rządu, czego dowodem jest utrzymanie tych form wsparcia proponowanych przez Ministerstwo Rolnictwa, wynegocjowanych chociażby w toku dyskusji z rolnikami protestującymi w Medyce. I kończąc, rozumiemy powody i motywacje rolników do tych protestów. Zresztą większość kierownictwa resortu wywodzi się ze środowiska rolniczego, jest rolnikami. Dlatego chcemy, aby w toku tej konstruktywnej dyskusji znaleźć rozwiązanie tych problemów. Tak jak powiedziałem, większość z tych kwestii jest do rozwiązania na arenie europejskiej. Pan minister Czesław Siekierski w poniedziałek i wtorek uczestniczy
w posiedzeniu Rady AgriFish z ministrami rolnictwa z całej Unii Europejskiej, gdzie z ministrami, ale też w bezpośrednich spotkaniach z komisarzami będzie przedstawiał te zagadnienia, będzie przedstawiał polskie stanowisko w tej sprawie. Jeśli mówimy o rolnikach, dziękuję z tego miejsca, korzystając z zaproszenia i możliwości udziału w spotkaniu tutaj w Płocku na zaproszenie pana starosty, wszystkim rolnikom, gospodarzom za to, że ciężko pracują, płacą podatki, są aktywni, gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe Polski, bo to jest trud, który musi być i który jest w miarę tych możliwości polskiego rządu pod kierownictwem pana premiera Donalda Tuska, Ministerstwa Rolnictwa z panem premierem Czesławem Siekierskim, doceniany pomimo tej trudnej sytuacji zewnętrznej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie ministrze. O zabranie głosu proszę prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktora Szmulewicza. Panie ministrze, panie starosto, szanowni państwo, wizyta chyba pierwsza pana i ministra w tej roli, tutaj w Płocku. Dobrze, to świadczy dobrze o nas, że odwiedził nas tutaj. Myślę, że i minister główny kiedyś nas też tutaj odwiedzi. Spotykamy się tutaj po to, żeby w przededniu jak gdyby decyzji, które będą zapadać w Unii Europejskiej, ważne dla rolników w Polsce, ale również w Unii Europejskiej. Mamy w Europie w ostatnich dniach protesty, które mają jeden główny cel. Zauważenie, że tak powiem, złej sytuacji w rolnictwie i braku ochrony z Unii Europejskiej, wspólnej polityce rolnej, rolników, którzy dzisiaj zostali puszczeni bez większej kontroli, z napływem ogromnej ilości żywności z Ukrainy, bez żadnych jakości, warunków środowiskowych innych, gdzie ta żywność produkowana jest. My jesteśmy zdecydowanie za tym, żeby Ukrainę wspierać, ale musi być także ochrona dla rolnictwa europejskiego, w tym rolnictwa polskiego również, gdzie jest najbardziej narażone na wpływy ukraińskiego importu do naszego kraju. Ze względu na to, że mamy najdłuższą granicę z Ukrainą i najwięcej ilość przejść granicznych, bo jest to granica, która nie jest górzysta ani inna, a w innych krajach jest ten problem. Chciałbym tutaj również, bo powiat płocki to rolnictwo mocne, jest jedno chyba z lepszych powiatów w kraju pod względem produkcji takiej jak mleka, buraków. Mamy dobre po prostu gleby na dużym obszarze i w powiecie ziemskim rolnictwo jest jednym z największych i najważniejszych celów produkcji. Wokół tego również pracuje wiele ludzi, wokół nas, producentów rolnych. Poza tym ja chciałbym tutaj podkreślić jeszcze jedną rzecz. My walczymy tak naprawdę o gospodarstwa swoje, ale głównym celem jest także walka o konsumentów polskich, czyli żeby zapewnić bezpieczną żywność na wypadek trudnych warunków, które się mogą zdarzyć. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji politycznej w świecie, że brak żywności własnej dzisiaj może spowodować ogromne komplikacje dla kraju, dla konsumentów również. Dla bezpieczeństwa żywnościowego, bo wielu dzisiaj by chciało i może mówić, że można sprowadzić do Europy, do Polski żywność tańszą, nie wiadomo jakiego pochodzenia z różnych części świata i ona jest tańsza, ale to ona jest tańsza na krótką metę. Gdy Europa, trzeba wiedzieć o tym, jest to 500 000 000 ludzi, jednych z bogatszych w świecie i ten import żywności do Europy jest łakomym kąskiem dla wielu. Ale to nie znaczy, że ona będzie zawsze tania stamtąd i zawsze dobra. Więc żeby zabezpieczyć zdrowie, bo od żywności, od żywienia nas zależy nasze zdrowie. I konsumenci, my nie chcemy dzielić, że, bo my sami też jesteśmy konsumentami, korzystamy z dóbr, które wytwarza przemysł, miasto, nasze dzieci są w miastach, ale także chcemy zapewnić godziwe życie wszystkim, a rolnictwo i żywność jest rzeczą najbardziej ważną. Dziękuję panie starosto, że mogliśmy tutaj z rolnikami naszymi się spotkać, z liderami, przekazać im, bo wiedzę,
dlaczego tak się w wielu sytuacjach dzieje, dlaczego tak jest. I ten protest, który jest 24 stycznia, chcemy, żeby on nie był protestem politycznym przeciwko komuś. Ten protest ma, że tak powiem, wspomóc nasze władze do tego, żeby mieli mocniejszy głos. My chcemy pokazać Europie także, że rolnik polski też w Europie jest. I domagamy się dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej po wstąpieniu Ukrainy. Bo Ukraina na pewnie wstąpi, nie wiadomo na zasadach jeszcze jakich, ale te stosunki handlowe i zabezpieczenie interesów rolnictwa europejskiego muszą być. Bo rolnictwo ukraińskie jest zupełnie inne niż nasze. Wiemy, że jest to rolnictwo przemysłowe, skupione w rękach kilkuset osób, oligarchów. Nie wiadomo skąd mają kasę i skąd ten kapitał ich jest. I kto czerpie z tego zyski? Czy naprawdę do końca Ukraina, która potrzebuje środków, czerpie z tego, czy czerpie to zupełnie ktoś inny? Ostatnie nawet aresztowanie na Ukrainie jednego z największych oligarchów, który miał największą ilość ziemi, okazało się, że był szpiegiem Rosji i kapitał wypływał do Rosji. Te zagrożenia są i trzeba o nich mówić. I dziękuję, że to możemy się dzielić z rolnikami tutaj naszymi, żeby mieli większą wiedzę. I ten protest pokazuje tylko po to, że chcemy walczyć o obronę rolnictwa europejskiego, w tym polskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo prezesowi Krajowej Rady Izb Rolniczych. Szanowni Państwo, są z nami też samorządowcy, którzy również są związani z rolnictwem, tacy jak przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, równocześnie rolnik, sadownik, wójt gminy Radzanowo, Piotr Jakubowski, radni powiatowi, Bogdan Matczak, Apolinary Gruszczyński, Boguś Jankowski czy Marta Michalak. Poprosiłbym teraz o zabranie głosu właśnie przewodniczącego Rady Powiatu, rolnika, sadownika Lecha Dąbrowskiego. Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Prezesie, Panie Starosto, przede wszystkim gratuluję, że podjął się Pan tej ciężkiej, trudnej roli wiceministra rolnictwa, ponieważ jest to okres szczególnie trudny dla Polski, ale dla rolników także. Przede wszystkim wojna w Ukrainie wywołała to, że dochody rolnicze spadły i to spadły w niektórych przypadkach o połowę. Więc nie ma tu żadnej opłacalności i na wszystkich rynkach, zarówno na tych mięsnych, jak i roślinnych. Dlatego my jako rolnicy chcemy po prostu zwrócić uwagę na pewne problemy panu ministrowi, ponieważ cieszymy się, że rozpoczął pan swoją działalność od konsultacji właśnie tu z powiatem płockim i myślę, że ta wspólna nasza taka wiedza i po prostu burza mózgów doprowadzi do tego, że pewne problemy rozwiążemy. Przede wszystkim te dochody, które w tej chwili rolnicy mają, nie wystarcza im na funkcjonowanie gospodarstw. A jeżeli nie starcza pieniędzy na funkcjonowanie gospodarstw, wtedy gospodarka po prostu traci i ten rolnik często szuka zatrudnienia w różnych innych zakładach. Rolnicy w tej chwili, jako ta klasa, która doszła praktycznie do sukcesu po wejściu do Unii Europejskiej, polskie rolnictwo stanęło na nogi i młodzi rolnicy poprzez środki zewnętrzne, unijne, doprowadzili te gospodarstwa do świetności. My żeśmy wyprzedzili nawet gospodarstwa zachodnie niektóre. Ale w tej chwili przy braku pieniędzy rolnik szuka zatrudnienia gdzie indziej, a jeżeli zostawia swoje gospodarstwo, to to gospodarstwo upada. I może dojść do takiej sytuacji, że w pewnym momencie tych rolników będzie tak mało, gospodarstwa poupadają i będziemy musieli importować żywność, a nie zabezpieczymy tej żywności społeczeństwu. Więc podstawowa sprawa w tej chwili to jest taka, żeby pomóc tym rolnikom, na skutek wojny w Ukrainie podratować dochody rolnicze. Można to zrobić w różny sposób. Przede wszystkim no, trzeba dorzucać pieniędzy. Mamy środki unijne. Należałoby tutaj w Unii tak wygospodarować, żeby te środki w prosty sposób docierały do rolnictwa, żeby podpierać to rolnictwo. Bo w przeciwnym razie, jeżeli poupadają, będzie bardzo niedobrze.
Przede wszystkim także chciałem zwrócić uwagę na pewne procesy, które są w naszych urzędach. W ubiegłym roku mieliśmy problem suszy. Uruchomiono aplikację, z której ciężko było skorzystać powszechnie rolnikom, były problemy. Ja osobiście skorzystałem z tej aplikacji, zalogowałem się, złożyłem odpowiedni wniosek, złożyłem, że straty mam około 30%, więc ktoś wyliczył, że mam 26,15. Ale wtedy, kiedy składałem wniosek, to nikt nie powiedział, jakie będą kryteria, tylko po tym, jak stwierdzono, ile wniosków jest, no to ktoś zadecydował, że od 30%. A ja, mając w granicach 26,15, straciłem w tym gospodarstwie 60 tysięcy. Więc no tak nie może być. Musimy grać fair. Jeżeli uruchamiamy jakiś program, to ten program musi z góry być określony, jakie warunki, co trzeba spełnić i jakie z tego bonifikaty. Druga sprawa. W Polsce w tej chwili większość rolników korzysta z doradztwa prywatnego. Ja myślę, że należałoby też zwrócić uwagę, bo mamy od tego ODR-y i może doinwestować te ODR-y, ustawić dobrze, żeby to rolnictwo było, to doradztwo rolnicze było bezpośrednie. Ja pamiętam kiedyś, kiedy doradca z ODR-u do mnie przychodził do gospodarstwa, chodził mi po sadzie, ja nawet nie wiedziałem, że on jest, ale wracał, odnajdywał mnie i mówił: panie, tu masz pan przędziorka, tu masz pan zachwaszczenie za duże, tu masz pan takiego patogena. I to ja, chodząc codziennie, tego nie zauważyłem, a ten doradca przychodził i na to zwracał mi uwagę. Więc myślę, że tych problemów jest bardzo dużo. Cieszę się, że jest taka aktywność ministerstwa. Jesteśmy jako rolnicy otwarci na to, żeby wspierać i pomagać. No i przede wszystkim dobrze życzymy panu ministrowi i ministrowi Siekierskiemu, żeby to się udało, bo to jest nasz wspólny cel. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, szanowni państwo. Dzisiaj była mowa o tym, że rolnicy są już tak zdeterminowani, że po prostu chcą zakomunikować to, że dzieje się źle w rolnictwie. Dlatego w najbliższym czasie, a mianowicie w środę, mają odbyć się protesty w wielu miejscach w kraju, tak jak dzieje się to w całej Unii Europejskiej. I między innymi taki protest zostanie zorganizowany na terenie powiatu płockiego. Rolnicy z powiatu płockiego, z gminy Radzanowo też między innymi będą brali w tym proteście udział. I właśnie na terenie tej gminy ten proces się rozpocznie. Poprosiłbym teraz o kilka słów wójta samorządu gminy Radzanowo, pana Piotra Jakubowskiego. Szanowny panie ministrze, panie starosto, tak jak już było tu powiedziane, rolnictwo boryka się dziś z wieloma problemami. Jest tu dziś z nami, na spotkanie z panem ministrem przyjechało wielu rolników z terenu gminy Radzanowo. Oni już od dawna alarmowali, że wysokie ceny produkcji przy jednocześnie niskich cenach na skupach mogą doprowadzić do bankructwa gospodarstw, które mają wieloletnią tradycje. Cieszę się, że te wszystkie problemy są dostrzegane przez ministerstwo, że dostrzega je również lokalny samorząd na czele tu z panem starostą. I tak jak było powiedziane, już w najbliższą środę mieszkańcy, rolnicy z terenu gminy Radzanowo rozpoczynają protest. Ten protest jest zaplanowany na 2 godziny. Protest rozpoczyna się w Radzanowie, następnie rolnicy przejadą na teren gminy Słupno. Apeluję tu do mieszkańców i gminy Radzanowo, i gminy Słupno o wyrozumiałość, ponieważ rolnicy swoim protestem chcą zaznaczyć swoją ciężką sytuację. Ich celem nie jest wprowadzanie utrudnień na naszych drogach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jest z nami aktywista i uczestnik wielu protestów rolniczych, Bogdan Maczek. Prosiłbym o zabranie głosu. Panie ministrze, panie prezesie, panie starosto, szanowni państwo. Ja powiem krótko. Panie ministrze, ja panu podpowiem, co trzeba zrobić. Miasto Płock i powiat płocki nie ma nawet jednego przedsiębiorstwa rolno-przemysłowego i rolno-spożywczego. Mieliśmy kiedyś około 30 zakładów mięsnych, większych, mniejszych, zakłady mięsne płockie, słynne na cały świat, w Ameryce, mleczarnie. I pytanie się nasuwa, komu to przeszkadzało, że zostało zlikwidowane? Jak my możemy podnieść produkcję, jak nie mamy narzędzi do tego? Nie musimy odbudować. Gorzelnie polikwidowane, zakłady mięsne zlikwidowane, zakłady drobiarskie zlikwidowane, cukrownie zlikwidowane. To co z tą produkcją robić? Kochani, obudźmy się, bo my jesteśmy w takim czarnym kręgu. Jeżeli gospodarstwa rodzinne produkują dobrze,
tanio i zdrowo, to są dyskryminowane i są w jakiejś takiej, powiem, nagonce nawet weterynaryjnej. Jak można zabronić rolnikowi, żeby mógł produkować zdrowo, tanio? Przecież każdy z was wie, że kurczak jest najlepszy z gospodarstwa wiejskiego, jajko jest najlepsze ze wsi i mięso tak samo. Nam tego nie wolno produkować. Pytanie się nasuwa do pana ministra. Dlaczego, panie ministrze, my nie możemy produkować, zarabiać na swoje utrzymanie, tylko potrzebujemy jałmużny z Unii czy jałmużny na zasiłkach żyć? My zasiłków nie chcemy. Nie chcemy jeździć do Warszawy, sprzątać Warszawy i kłaść kostki brukowej, tylko chcemy pracować w naszych gospodarstwach rodzinnych, żeby przynosić zdrowo żywność. Ta żywność wygrywa na całym świecie, bo ona jest wypracowana rękoma, nie chemią. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Poprosiłbym jeszcze o zabranie głosu przedstawicieli środowisk rolniczych, czyli szefów Izby Rolniczej w powiecie płockim, Dariusza Nowickiego i Zbyszka Maruszewskiego. Proszę bardzo, pana. Może proszę, Darku, ty jesteś czynny. Szanowni państwo, panie ministrze, panie starosto, dzisiaj żyjemy w takich czasach, że będziemy procesować przede wszystkim przeciwko Zielonemu Ładowi, który jest w Europie przez Brukselę narzucany na polskich rolników. Jesteśmy zmuszani do zaniechania niektórych środków produkcji. Są wycofywane środki ochrony roślin, które po prostu dla konsumentów, może to jest i dobrze, my też jesteśmy konsumentami i to właśnie jest dobry trend, ale dlaczego żywność, która nie jest poddana takim restrykcjom jak w Europie, wpływa do nas i nasi konsumenci, my to będziemy zjadać, skoro sami nie możemy tych środków używać. To jest po prostu dyskryminacja rolnictwa europejskiego. Jeżeli Unia się nie obudzi, Bruksela, to za kilkanaście lat nie będzie rolnictwa w Europie Zachodniej i w Polsce, bo po prostu nas wyprzą inni, którzy nie stosują tych standardów, do których my się zobowiązujemy. I teraz rolnik jest biurokratą, cały okres teraz zimowy, gdzie jest mniej tych prac polowych, rolnik siedzi i myśli, jak ugryźć ekoschematy, jak przygotować się do wiosennego startu, żeby ten wniosek o płatności bezpośrednio napisać. Nie jest w stanie tego zrobić praktycznie sam, bo to jest bardzo zbiurokratyzowane, niezrozumiałe dla zwykłego rolnika. I po prostu żądamy tego, żeby Unia odeszła od Zielonego Ładu i żeby, jeżeli są sprowadzane produkty do Unii Europejskiej, powinny podlegać takim samym standardom jak nasze europejskie i polskie produkty. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja tu bardzo króciutko ministra, kolegę prezesa, pana starostę. Witam w szczególności media i mam szczególną prośbę do mediów. A kamyczek wrzucam też do pana ministra. Jest kwestia, że rolnik na wsi staje się intruzem. Ogranicza mu się rozwój i to mnie bardzo smuci, bo wilk w lesie ma ochronę prawną. Jak ktoś strzeli do wilka, to są surowe kary. A do rolników jeszcze na razie nie strzelają, ale sądy wydają decyzje, które rujnują im. Rujnują ich finansowo. Dam taki przykład. Mogę dać namiary na człowieka, który zamieszkuje w gminie Łąck, a swoją produkcję miał bydła mlecznego i młodzieży, to jest około 200 sztuk, w tym miał 116 krów dojnych. Jednego dnia musiał wszystko sprzedać, bo włodarz gminy Łąck zablokował mu budowę obory, pomimo, że to było pod lasem i nikomu nie przeszkadzało. Motywował to tym, że to będzie chciał, żeby mu drogi budować. Ja nie jestem mieszkańcem tej gminy, tylko z panią starostą Iwoną Sierocką próbowaliśmy temu rolnikowi pomóc. Nie udało się. Robiliśmy spotkania z radnymi. Niby się dali przekonać się, im wycieczkę zrobić na taką fermę, jak to wygląda, jak to się rozlewa gnojowice nowocześnie. I proszę państwa, jednego dnia sprowadziła się, on mieszka w Gostyninie, od zawsze była hodowla bydła mięsnego, od 5 lat stworzył hodowlę bydła mlecznego, bo tam były, miał 100 mamek, teraz miał 190 sztuk, musiał podjąć decyzję, bo jego kolega w Trębkach, to jest chyba gmina Szczawin, chyba tak, miał hodowlę bydła mięsnego, to wiem z drugich rąk, kupił jakoś kurnik, który zbankrutował, ogrodził to, 100 mamek puścił,
Sprowadziła się pani z Warszawy, zaskarżyła, po kilku wyrokach sądu dostał nakaz sprzedaży, ponieważ kurnik nie był przekształcony na oborę. A no już jak była sprawa w sądzie, nikt tego nie chciał ruszyć. I panie ministrze, kiedy będziemy mieli ochronę rolnika, to przecież to co wieś, to jest do produkcji rolnej. A jak ktoś przychodzi na wieś, to z tymi dolegliwościami musi się zmierzyć. Lub mieszkać w Płocku, w Warszawie, nie wiem gdzie jeszcze, w aglomeracjach. A my w tej chwili jesteśmy bez żadnej obrony. To jest bardzo ważna sprawa i te tematy, które dziś poruszamy, jeżeli tego nie załatwimy, poddajemy się. Dziękuję ślicznie i proszę media o zainteresowanie się tą sprawą. Dziękujemy bardzo, szanowni państwo. Jak państwo słyszeli, no ta problematyka, jeżeli chodzi o obecną sytuację w rolnictwie, jest bardzo szeroka. Natomiast to, co dzisiaj bardzo trapi rolników i z czym się borykają na co dzień, no to właśnie przede wszystkim te trzy kwestie, o których teraz będzie rozmowa i o które będą walczyć nasze władze, czyli sprawy związane z obecną polityką rolną Unii Europejskiej, sprawy związane z ekoschematami, jak również z zalewem żywności zza wschodniej granicy.